panie i panowie. Witam was wszystkich bardzo serdecznie na Sylwestrze z Attitude! Tak, największa impreza sylwestrowa tego roku, żadne Zakopane, żadna Warszawa, tylko WWE Shortcut o SmackDown z dnia 30 grudnia 2022 roku. Ja niestety nie mam przy sobie szampana, ale jeśli wy macie, to otwórzcie właśnie w tym momencie, nie ma co czekać na 12, poza tym sklepy są jeszcze otwarte, więc jak coś możecie kupić następnego. Lajkujcie, subskrybujcie, no i oczywiście kilka słów od wujka Lesia. Po pierwsze, jeśli alkohol, to z głową. Po drugie, jeśli fajerwerki, to z głową. Po trzecie, pamiętajcie o pieskach. Po prostu pamiętajcie. Pieski są fajne. Teraz możemy chyba zacząć już mówić o tygodniówce, którą rozpoczęliśmy od wyjścia Braya Wyatta, który powiedział, że przez całą swoją karierę zrobił masę złych rzeczy, ale żadnej z nich nie żałuje. Ogólnie typowe promo Braya po powrocie, gdy na arenie pojawił się LA Knight, który powiedział: gościu, co w ogóle się z tobą dzieje? Kiedyś byłeś kimś, a teraz co, pomylisz się w zdaniu i od razu atakujesz jakiegoś kameramena? Poza tym to nadal tylko i wyłącznie jest twoja wina, że przez te ostatnie kilka miesięcy byłem atakowany i wiesz, już niedługo Royal Rumble, więc co ty na to, żebyśmy się tam zmierzyli? Wtedy mikrofon przejął Bray, który zapytał się LA Knighta, kim ty w ogóle myślisz, że jesteś, żeby mnie wyzywać? No ale dobra, chyba najwidoczniej muszę przypomnieć wszystkim ludziom, kim tak naprawdę jestem i wyzwanie to akceptuję. Całe szczęście, w końcu po jakimś pół roku od debiutu Bray Wyatt zawalczy w WWE coś naprawdę pięknego i będzie to w jakiejś dziwnej stypulacji, ale chyba zapomniałem sobie zapisać jej nazwę, tak, zapomniałem. W sumie mogę to sprawdzić, dajcie mi chwilę. Pitch Black Match. Cokolwiek miałoby to znaczyć, myślę, że podobnie jak w przypadku Firefly Funhouse meczu dowiemy się, o co chodzi w tym pojedynku, dopiero na pay-per-view. No ale w końcu ta rywalizacja się zakończy. Ale to nie był koniec tego segmentu, ponieważ wtedy, kiedy Bray zaakceptował wyzwanie, na arenie pojawił się Uncle Howdy, nawet wszedł do ringu, stanął koło Braya, a potem wykonał mu Sister Abigail i LA Knight miał takie: co tu w ogóle się odpierdziela? Więc nie wiem, nie mam pojęcia, w którą stronę idzie całe to story z Uncle Howdy. Znaczy, nie zdziwię się, jeśli na WrestleMania będzie pojedynek Bray Wyatt kontra Uncle Howdy. Naprawdę nie chcę tego oglądać, jakoś nie grzeje mnie na myśl o tym, że takie pojedynek kiedykolwiek się odbędzie, no ale zobaczymy, może Bray jeszcze coś z tego wyciągnie. Przechodzimy na zaplecze, gdzie Sami Zayn podchodzi do szatni Bloodline i wychodzi z niej Paul Heyman, ogólnie gadka szmatka, aż w końcu Sami mówi, że no musi przedyskutować z Romanem taktykę. Wtedy Paul powiedział, że no Tribal Chief i ogólnie całe Bloodline jest z ciebie dumne przez to, co zrobiłeś przez te ostatnie kilka miesięcy. Jednak zauważ, co działo się na ostatnim SmackDown. Tribal Chief, mistrz Undisputed WWE Universal, był w ringu, natomiast każdy czantował Sami, więc zastanów się nad tym. Tak Sami przez chwilę się przeraził, ale potem Paul mówi: dobra, właś, omówmy taktykę, będzie dobrze. Aż naprawdę przypomniał mi się początek tego storyline'u, kiedy głównie wtedy opierało się to na rozmowach samego Zayna z Paulem Heymanem. Ci panowie naprawdę mają ze sobą bardzo dobrą chemię. Znaczy, no Paul Heyman jest geniuszem i Sami Zayn jest geniuszem, więc nie dziwota, że praktycznie każdy segment z ich udziałem jest genialny. Tymczasem pierwsza walka na gali, czyli Sheamus kontra Solo Sikoa. Starcie mi się podobało, co nie powinno dziwić, bo jednak jest to Sheamus w 2022. Dużo stiffu, dużo uderzeń, dużo chopów, dużo kopnięć, po prostu wszystko to, co uwielbiam. Pod sam koniec Sheamus wykonał Irish Curse, a następnie Texas Cloverleaf. No i kiedy już się wydawało, że Solo może się podda, Jimmy bierze jego rękę i kładzie ją na linach. To oczywiście zdenerwowało Ridge'a i Butcha, więc zaczął się brawl, który wygrywali Usosi. I wtedy Sheamus, aby pomóc swoim przyjaciołom z Brawling Brutes, skoczył na Jimmy'ego i Jay'a. Jednak całe to zamieszanie wykorzystał Solo Sikoa, wykonał Samoan Spike i w taki sposób odniósł zwycięstwo. W ogóle dopiero podczas tej walki zdałem sobie sprawę, że Solo chyba jeszcze ani razu nie został pokonany od swojego debiutu w głównym rosterze. Co jak na to, że no Clash at the Castle było dosyć dawno temu, to miałem takie no wow, szczególnie, że też Solo walczy dosyć regularnie na tygodniówkach, więc faktycznie jest on prezentowany jako jedna z mocniejszych postaci aktualnie w WWE. No ale dobra, walka się skończyła, jednak dla Bloodline nie był to koniec, ponieważ zaatakowali oni Brawling Brutes, zaatakowali oni Sheamusa, chcieli zrobić z nim to samo, co zrobili z Riddlem te parę tygodni temu i na arenie pojawił się Drew McIntyre, który oczywiście poskładał każdego z nich, wykonał Claymora chyba na Jimmym i później na tygodniówce dowiedzieliśmy się, że w przyszłym tygodniu odbędzie się walka o tytuły Tag Team, The Usos kontra Drew McIntyre i Sheamus, walka, która miała się odbyć jakiś miesiąc temu, jednak wtedy niestety Drew odniósł kontuzję, więc fajnie, że ta walka ostatecznie się odbędzie,
nadal nie sądzę, żeby Brytyjczycy mieli jakiekolwiek szanse, żeby odebrać pasy Usosom, ale raczej na pewno walka wyjdzie bardzo, bardzo przyjemnie. Tymczasem starcie o SmackDown Women's Championship Raquel Rodriguez kontra Ronda Rousey. I jakby tu opisać ten pojedynek? Jak dla mnie był on dziwny, w sensie było no bardzo dziwne flow. Pamiętam, jak te dwie panie zmierzyły się jakoś tuż po debiucie Raquel w głównym rosterze i wspominam tą walkę raczej pozytywnie. Natomiast tutaj, no nie wiem, czy to przez to, że przez ostatnie parę miesięcy naprawdę moje zdanie o Ronda Rousey z bardzo niskiego zeszło na samo dno, czy fakt, że na przykład Raquel chciała sprzedawać swoją rękę, ale jednocześnie wykonywała swoje akcje, przez co nie wiem, czy one miały wyglądać tak sloppy, czy były sloppy, bo Raquel nie do końca sobie radziła w tym pojedynku. Nie mam zielonego pojęcia, ale ogólnie no walka nie podobała mi się. Na przykład był taki moment, kiedy Ronda chciała wykonać taki ala roll-up na Raquel, ale no jej ramiona były na jej nodze, więc no nie można tego było uznać za przypięcie, więc wtedy Ronda jakby to zamieniła na dźwignię, tylko że ta dźwignia wyglądała jakby w ogóle nic tej Raquel nie robiła. Też pod koniec był taki mega nieładny spot, kiedy Raquel wykonała Vader Bomb na Rondzie, no i chciała ją przypiąć, ale z racji na to, że były tuż koło liny, no to dwa razy sędzia musiał przerwać, no bo ręka albo noga Rondy była pod liną. Było raz, dwa i pewnie w założeniu Shayna miała położyć wtedy nogę Rondy na linie, no ale się spóźniła, więc Ronda kickoutowała, choć w taki dziwny sposób, mimo tego Shayna nadal położyła tą nogę na linię i to wszystko sędzia widzi i wydaje się, że chce wyrzucić Shaynę, ale najwidoczniej była ona potrzebna do tego, co się działo po walce, więc mówi: dobra, jednak cię nie wyrzucę. No i potem panie weszły na trzecią linę, tam Ronda zapięła armbar, potem panie spadły z tej trzeciej liny, jednak Ronda nadal trzymała tą dźwignię, więc no Raquel się poddała i w taki sposób Ronda obroniła swój tytuł. Powiedziałbym: dobra, typowa walka Rondy, nie za dobra, ale możemy iść dalej. Jednak wtedy ujrzeliśmy powrót. Powrót przez niektórych wyczekiwany, na pewno nie przeze mnie, no ale tak, na arenie pojawiła się powracająca była mistrzyni SmackDown kobiet Charlotte Flair. Szczerze mówiąc, myślałem, że powróci dopiero na Royal Rumble, ale teraz chyba jest jakiś reality show z Rickiem Flairem, więc może dlatego, żeby trochę podboostować oglądalność, powróciła właśnie na tym SmackDown. Zrobiła ona face to face z Rondą i wydaje wam się: a dobra, czyli wiemy, jaka już będzie walka na Royal Rumble. Otóż nie, ponieważ Ronda wzięła mikrofon i powiedziała: no to co, pewnie chcesz się zmierzyć ze mną na SummerSlam, ponieważ no tak pomyliła SummerSlam z Royal Rumble, no, shit happens, ale Charlotte powiedziała: nie, ja chcę z tobą walczyć teraz. Ja mam takie: teraz? Ale wtedy pomyślałem drugi raz i myślę: no dobra, Ronda jest heelem, więc na pewno się nie zgodzi. Otóż nie zgodziła się i dostaliśmy tą walkę i jak tylko gong zabrzmiał, no cokolwiek by oni tutaj nie zrobili, to wiedziałem, że wyjdzie coś złego i tak się stało, bo Charlotte na początku dała big boota, Ronda odkopała, potem Shayna chciała zainterweniować, ale też dostała big boota, następnie Charlotte wykonała spira, którego Ronda totalnie snowsalowała, chciała wykonać armbar, jednak wtedy Charlotte to skontrowała i wykonała rola raz, dwa, trzy, nowa mistrzyni SmackDown kobiet. Jesus freaking Christ, nawet nie wiem, od czego zacząć. Po pierwsze, nie mam zielonego pojęcia, co chcą aktualnie zrobić z Rondą. W sensie, przegrała ona już raz z Charlotte, przegrała z Liv Morgan i teraz znowu z Charlotte i chyba dwa razy było to po roll-upie, więc już w ogóle, więc no na pewno nie możemy jej budować jako totalną dominatorkę. I też myślę, że nikt nie chce jej aktualnie widzieć w obrazku tytułu. Na przykład jeśli będzie walka Charlotte kontra Ronda na Royal Rumble, Boże Święty, niech tej walki nie będzie, no to zostaną te panie totalnie wybuczane. Ponieważ po pierwsze, tą walkę widzieliśmy już w tym roku dwukrotnie, no wiem, teraz będzie nowy rok, ale wiecie, o co mi chodzi. A poza tym, nikt nie lubi Rondy i bardzo dużo ludzi nie lubi Charlotte, na przykład ja. Więc no, nie wiem. A poza tym, Charlotte ponownie jako mistrzyni. I powiecie, że no przecież długo jej nie było jej pół roku, więc no powinieneś już odpocząć od niej i teraz na nowo zobaczyć świeżym okiem. Ale no nie, no po prostu jak zobaczyłem, że Charlotte znowu będzie mistrzynią i zapewne ten title reign trochę potrwa, w sensie albo potrwa do WrestleMania, albo przegra ona z Rondą Rousey, co również nie będzie mnie bardzo cieszyć. Więc pozostaje mi czekać, aż obrazek SmackDown kobiet powróci do czasów świetności Bailey, Sasha Banks, Bianca Belair, nawet tej Becky Lynch, ponieważ od kiedy Charlotte
zamieniła się pasami z Becky, to no, ten tytuł po prostu idzie cały czas tylko i wyłącznie w dół. Następnie segment w szatni Bloodline, gdzie ogólnie wszyscy mają dobre humorki, no ale Sami zapytał się Romana, czy ma problem z tym, że w zeszłym tygodniu wszyscy fani czantowali Sami. No i no, Roman na początku tak wydawało się, jakby był zły, ale powiedział, co ty w ogóle, Sami, nie ma żadnego problemu, w ogóle wszyscy jesteśmy rodziną, więc o co ci chodzi, ale jednak było czuć, że coś jest jednak nie tak. A potem naprawdę dziwny segment, ponieważ jesteśmy w fejsowej szatni SmackDown, tam nie ma praktycznie żadnych, tam w ogóle nie ma żadnych heeli i wszyscy śmieją się z Top Dolla, że ogólnie jest do niczego. W sensie, ja w pełni to popieram, ponieważ Hitro nie lubię, ale no tak czy inaczej, było to naprawdę bardzo dziwne. No i w sprzeczkę zdał się właśnie Top Dolla z Ricochetem i w przyszłym tygodniu będzie walka kwalifikacyjna do Royal Rumble Ricochet kontra Top Dolla i za każdym razem będę mówić, że te walki kwalifikacyjne są bez sensu, bo na przykład taki Kofi Kingston 3 tygodnie temu po prostu sobie powiedział, że w tym Royal Rumble będzie, więc jaki jest sens? Żaden. Następnie na arenie pojawiło się Imperium, którzy powiedzieli, że 2022 rok to był rok Guntera. Pokazali ładną winietkę, gdzie było pokazane, że pokonał tego Nakamurę, pokonał Mysterio, pokonał Ricocheta, pokonał Sheamusa. Ogólnie jest totalnym koksem. Jednak wtedy na arenie pojawił się Braun Strowman, który powiedział, że ej, widziałem tą winietkę i nie było tam mnie, to znaczy, że nie pokonałeś mnie i być może masz rację, że żaden człowiek nie jest w stanie ciebie pokonać, ale co powiesz o potworze? Jednak Gunter tylko prychnął i odwrócił się plecami i wtedy Strowman powiedział, nie, 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 ja nie pytam się ciebie o title shota, ja każę ci ze mną walczyć. No i wtedy rozpoczął się brawl. Wydawało się, że Strowman ma wszystko pod kontrolą, ogólnie już rozpędza ciuchcie, przejeżdża Kaisera, przejeżdża Vinciego, jednak kiedy chce wpaść w Guntera, wpada on w barykadę. No i od tego momentu nie miał już nic do powiedzenia, ponieważ Imperium po prostu go miażdżyło. Pod sam koniec Gunter zapiął mu dźwignię na rękę i trzymał ją naprawdę bardzo, bardzo długo, aż przyszli oficjele, potem przyszedł Ricochet. Jednak nie zdziwię się, jeśli cała reszta tego story pomiędzy Gunterem a Strowmanem będzie opierać się na tym, że po prostu Gunter będzie skupiał się na lewej ręce Strowmana. Tymczasem main event Kevin Owens i John Cena kontra Roman Reigns i Sami Zayn. Więc tak, na pewno ta walka nie była tak dobra, jak mocno była nahypowana, w sensie od dwóch tygodni. Tym głównym punktem, co było reklamowane na Raw i na SmackDown, było to, że na SmackDown zmierzy się Roman Reigns i Sami Zayn z Johnem Ciną i Kevinem Owensem. Wiadomo, nie dziwię im się, są to naprawdę duże nazwiska i duża walka. Jednak no, starcie trwało 10 minut, nawet nie wiem czy, gdzie wśród tych 10 minut był dwuminutowy spot, gdzie na początku Sami Zayn z Kevinem Owensem stali, potem Sami zamienił się z Romanem, a potem Kevin myślał, czy zmienić się z Johnem Ciną i naprawdę nie mam nic do takich spotów, ale wtedy, kiedy walka trwa 20-30 minut, a nie kiedy trwa 10 minut, no ale tak, przez większość starcia Kevin Owens był obijany, w końcu zrobił hot tag z Ciną, 5 moves of doom, w sensie nawet 5 knuckle shuffle zrobili razem, Cena wykonał AA na Romanie, Kevin Owens wykonał stunnera na samym Zaynie i w taki sposób dobrze odnoszą zwycięstwo, więc jest to pierwsza większa porażka Bloodline, jaką jestem sobie w stanie przypomnieć. Ale starcie takie samo w sobie, takie troszeczkę live eventowe, w sensie jakbym zobaczył takie coś w main evencie live eventu, to naprawdę nie byłbym zawiedziony, ale jak na to, że było to reklamowane jako jedna z większych walk w tym roku, to miałem takie, no czegoś mi tu brakowało. Też nie dziwię się, bo John Cena od dawna nie jest już aktywnym wrestlerem, więc po prostu może on nie był w stanie zrobić większej walki, no i przez to, że ma te kontrakty w Hollywoodzie, to może nie chcieli, żeby doznał on jakiejś kontuzji, więc wykonał swoje po prostu Five Moves of Doom, wykonał swoje Greatest Hits. Face'owie wygrywają, wszyscy się cieszą, zobaczymy co dalej z Bloodline, ponieważ pamiętajmy, że to Sami przyjął tutaj pinfall, więc zobaczymy jaka będzie reakcja Tribal Chiefa. Jeśli chodzi o ocenę SmackDown, to jestem dosyć zmieszany, w sensie chyba jedyną rzeczą, która podobała mi się od początku do końca, to walka Sheamus kontra Solo Sikoa. Cały czas nie jestem jakoś mocno into story Bray Wyatt kontra LA Knight i to wszystko z Uncle Howdy'm. Main event lekko mnie zawiódł, walka Raquel Rodriguez kontra Ronda Rousey i ogólnie potem wszystko to, co wydarzyło się z Charlotte, bardzo mi się nie podobało, więc dla mnie to show było 4/10, ale nie zdziwię się, jeśli dla niektórych będzie na przykład 8/10, bo podobał mi się main event, bo był John Cena, być może lubią Charlotte Flair, a poza tym są fanami Braya Wyatta.
No ale też od zawsze WWE Shortcut to było takie bardziej subiektywne omówienie, więc wiecie jak to jest. W tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim naszym wspierającym, czyli Sigismund Dijkstra, Lucha Jao, Przemysław Michał Kowalczyk oraz Szyńskie MPG. Jeśli wy również chcielibyście zostać wspierającymi, to w tym miejscu bardzo serdecznie was do tego zachęcam. Życzę wam szczęśliwego nowego roku, udanego Sylwestra, mówił do was Lesiu i słyszymy się dopiero w przyszłym roku. You see what I did? Przepraszam. Cześć.